SUVy z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Jednak wraz ze wzrostem ich popularności możliwości jazdy w terenie są ograniczone do minimum. Grand Vitara od zawsze była bardziej terenówką niż SUVem. Sprawdziliśmy, czy nadal nie boi się bezdroży. Każda generacja legendarnego terenowego Suzuki uchodziła za uniwersalne auto o bardzo dużych możliwościach terenowych. Nie dziwi więc nas fakt, że obecna generacja produkowana od 2005 roku to całkiem popularne auto. Jednak czy z biegiem lat Vitara nie ucywilizowała się za bardzo? Cóż, na tle japońskiej, koreańskiej, jak i europejskiej konkurencji Grand Vitara wyróżnia się bardzo dopracowanym układem napędowym, który zapewnia swobodę poruszania się w niemal każdych warunkach terenowych. Jak widać, lata praktyki robią swoje. Być może właśnie z tego powodu obecna generacja Vitary to jeden z najbardziej terenowych SUV w tej klasie. Tak, nie popełniliśmy błędu. Trzydrzwiowej Grand Vitarze bliżej do rasowej terenówki niż do typowego SUV-a, który nie poradzi sobie w głębszej kałuży czy też kopnym piachu. A wszystko to dzięki bardzo terenowemu podwoziu. Grand Vitarę wyposażono w stały napęd na cztery koła z reduktorem i międzyosiowym mechanizmem różnicowym, co w połączeniu z dużym prześwitem i zapasem mocy silnika umożliwia jazdę nawet w trudnym terenie, gdzie większość konkurentów mogłaby zakopać się na dobre. Potwierdzają to też takie parametry jak 29-stopniowy kąt natarcia oraz 20- i 36-stopniowy kąt zejścia. Skoro już wiemy, że w terenie trzydrzwiowa Grand Vitara nie ma sobie równych, to jaki silnik wybrać, aby bezpiecznie i komfortowo podróżować? Odpowiedź na to pytanie nie będzie prosta, bowiem krótka wersja terenowego Suzuki może być napędzana jedynie jednostkami benzynowymi. 1.6 o mocy 106 koni mechanicznych oraz 2.4 o mocy 166 koni mechanicznych. W testowanym modelu pod maską trafił większy silnik i jak się okazało, to bardzo dobry wybór, bowiem mocny benzyniak popisał się wysoką kulturą pracy i pozwalał na dość dynamiczną jazdę na trasie. Powiecie, że taki silnik w terenówce to gwarancja wysokich rachunków na stacji benzynowej? Niekoniecznie. Otóż umiejętne korzystanie z osiągów mocnego silnika benzynowego pozwoliło na uzyskanie średniego spalania na poziomie 10 litrów na 100 km. I musimy przyznać, że to wynik całkiem przyzwoity, bowiem nie jeździliśmy wyłącznie po utwardzonych drogach. Czy zatem warto zainwestować w terenowe Suzuki? Tak, bowiem za 86 900 zł otrzymamy bogato wyposażone auto w wersji premium zawierające m.in. automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, radio odtwarzacz CD i MP3, ABS, ESP, kontrolę trakcji i komplet poduszek powietrznych. Czy do zabawy w terenie potrzeba czegoś więcej?